Cześć, pozdrawiam Was w ten piękny poranek z Chorwacji, ale chciałem Wam pokazać roślinę, która jest bardzo pospolita w Polsce. Jest to komosa biała, czyli lebioda. Popatrzcie, występuje tutaj w dużych ilościach na tym polu. Takie po prostu zachwaszczone pole pełne lebiody. Akurat dawno w Polsce takiego pola nie widziałem. Zwykle w tej chwili pola się opryskuje chemikaliami i bardzo ciężko znaleźć takie pole lebiody. Komosa biała miała w Polsce różne nazwy. Lebioda, mącznica, nawet ją gorczycą nazywano. Nazywano ją często łobodą, co jest mylące, bo też łoboda to jest pokrewny rodzaj. Natomiast warto się jej przyjrzeć, bo to jest roślina, która kiedyś była najważniejszym dzikim warzywem w Polsce. Jest absolutnie, uważam, niedoceniana. Smakuje tak samo jak szpinak, albo nawet lepiej. W tej chwili w ogóle należy do tej samej rodziny co szpinak. Także bardzo, bardzo zachęcam Was do jedzenia lebiody. Lebioda jest też dzikim warzywem, który występuje na wiosnę później niż inne. Dlatego, że jest to roślina jednoroczna, czyli na początku mamy, w kwietniu mamy pokrzywy, mamy podagrycznik. A ona dopiero startuje tak naprawdę w maju i zbiera się ją, jeśli mamy akurat normalne lato, nie takie jak w tym roku, w drugiej połowie maja i początkiem czerwca. Wtedy ona ma, tak jak tutaj, około 15 cm. To jest w ogóle idealna wielkość do zbierania komosy. I popatrzcie, taką komosę po prostu ucinamy tak w połowie i no, tu mamy jakieś takie porażone liście, zaraz je wyrwę. O, ale powiedzmy tej długości całe pędy są najlepsze i wtedy wystarczy je posiekać, ugotować i odlać wodę. To jest chyba, wydaje mi się, ważny proces przy przygotowaniu komosy, czyli nie jemy jej na surowo i nie wrzucamy od razu do zupy. Ona jest pokryta takim pyłkiem, na powierzchni liści jest dużo saponin i przez właśnie krótkie obgotowanie my się pozbywamy tych saponin z powierzchni i potem ona nadaje się do dalszej konsumpcji, czyli możemy ją zjeść już po ugotowaniu, a możemy sobie jeszcze podsmażyć albo polać gorącym olejem z przyprawami. Jest to naprawdę pyszna roślina, która nie ustępuje szpinakowi i powinna być uprawiana. Nie wiem, dlaczego nie jest uprawiana. Zresztą nasiona komosy mają podobne wartości odżywcze jak quinoa, są tylko mniejsze, jest po prostu mniej wydajna z hektara, natomiast może bardziej kłopotliwa w czyszczeniu. Natomiast jest to nasza polska quinoa, także zachęcam Was. Próbujcie komosy, zbierajcie ją oczywiście z miejsc, które nie były opryskane, bo czasem możemy też natrafić na jakieś pole, gdzie po prostu zrobiono świeży oprysk i o tym nie wiemy. Mam nadzieję, że ja się nie natnę, bo za chwilę sobie zbiorę trochę tej komosy i będę ją jadł. Pozdrowienia, cześć!